Dzień dobry, szczęść Boże, z tej strony Jakub Jakubowski, Jakubałkę. Zaczynamy naszą pierwszą oryginalną sesję milionerów na Discordzie. Sesja jest tematyki SCP, jest to okrojone, a z racji tego, że są święta, to w każdym zestawie będzie jedno pytanie dotyczące świąt. Będzie ono łatwe i ono jest na... to jest drugie pytanie. Zawsze. Więc tak, mamy dzisiaj 10 uczestników. Więc proszę o przywitanie się po kolei. Zainteresowania Ashen, gry, tak, tyle. Dobry wieczór, z tej strony Aronek. Moje zainteresowanie to kolego. Dobry wieczór, mieszkam w Gdańsku. Zainteresowania jebanie SL-a. Super, witam, dziękuję. Jestem Pointless, lubię marnować swoje życie grając w Hearts of Iron. Dzień dobry, zainteresowania gry SPSL. Różne ciekawostki, głównie historyczne. Nie wiem, co powiedzieć. Na pewno zapomniałem, że i nie zauważyłem, że się zakwalifikowałem. Pozdrawiam wszystkich, miłego oglądania. Witam, mieszkam w Bydgoszczy, lubię popełniać broń wojenną. Dzień dobry, jestem z Przemkowa, pracowałem jako robotnik, teraz jestem nikim. Włodzimierz, zainteresowania God Legends, Kunt i kolega nade mną. No i zajebiście. No to zaczynamy. Pierwsze pytanie jest kwalifikacyjne i w tym pytaniu musicie mi na privie odpowiedzieć, ponieważ priv układa się od najstarszej wiadomości, więc będę wiedział, kto napisał jako pierwszy. Musicie mi napisać odpowiedź na pytanie. Pierwsze pytanie jest to pytanie kwalifikacyjne. Uporządkuj gry SCP w kolejności od najstarszej do najnowszej. Pierwsze SCP Secret Laboratory, 2 SCP Containment Breach, 3 SCP 087 i 4 Escape Together. Nie musicie już pisać, bo gracz bez nick odpowiedział dobrze. Jako odpowiedział jako pierwszy. Wymienił SCP-087, CB, SL i potem ET. No, dobry wieczór, panowie. Lecimy z pytankami. Mamy tak. Dostałeś się do tego, jak wrażenia? Jestem w chuj zaskoczony, że się dostałem, bo popełniłem dwa błędy w pisowni i musiałem je poprawiać. Okej. Dobrze, co zrobisz z przekazanymi tobie 30 złotymi PSC, jeśli... Prawdopodobnie przejebię na gift karty do argentyńskiego Steama. Przynajmniej nie przejebiesz na League of Legends. O, plus jeden Pozdrawiamy. Wiesz, moi jest. znajomi wygrali, czy ostatnio wydali dwa koła złotych, Potwierdzam. więc ja nie jestem nimi. Ja mam Więc... tylko pytanie organizacyjne. Tak. Zakładam, że skoro teraz ja mówię, to odpowiedź odpowiadam ustnie, ostatecznie. Tak. Okej. Okay. Pierwsze pytanie dotyczy SCP-SL. Ile jest SCP wraz z SCP-witemami w SCP-SL? 17, 16, 15. O, 15 jest No dwa i razy 2 na razy dole. 15. Przypomnę, masz dwa razy koło ratunkowe, czas start. Oczywiście, dobra, co chwilę. Tak, jest 173, 106, 079, 939, numer 1, 939, numer 2. Chwila, kurwa, jeszcze. 173, 106, 049, 049, 2, 1 pies, drugi pies. Piłka, żarówka. Czapka, kola. Przypominam, że SCP, które są dodane na święta, też się liczą. O ja pierdolę, dobra chwila, ty masz 11, ty masz choinkę 12, to masz... Ja pierdolę, jak się wiemy na pierwsze pytanie, to będzie hit. Ile mi zostało czasu? 20 sekund. Możesz zatrzymać czas i użyć koła ratunkowego. A jakie są koła jeszcze raz? 50-50, strawpol albo telefon. A telefon do kogokolwiek? Do mnie. Aha. To w takim razie 5 ja sekund. bym... To w takim razie ja poproszę Strawpol. Dobra. I teraz jest czas na moją odpowiedź, tak? No w sumie nie mam lepszego wyboru niż po prostu pójść za widownią i odpowiedzieć, że... I wszystkimi... Że wszystkie SCP to jest 16. Ostatecznie. Definitywnie. Tak, definitywnie, ostatecznie 16. No to wypierdalasz się na pierwszym pytaniu. Kurwa! Jest 17, ponieważ psy są liczone podwójnie. No to, aha, no ja liczyłem też psy podwójnie. No to jest tak. SCP jak jestem w grze. Plaga, zombiak, komputer, nieśmiałek, 106, mrugacz, dwa psy. 018, kola, dzbanek, czapka, panaceum, Spanek. Żarówka, cukierki, ulepszarka i choinka. Ulepszarka, ja pierdolę. 17 SCP. Nigdy bym nie wpadł na to, żeby ulepszarkę też jako Unlucky, no niestety. Unlucky. Starałeś się. Dobra. Unloco. To w takim razie mam pomysł, żeby rzucić w stanie się założyć, że inny uczestnik dostanie lepsze pytania.
To z racji tego, że to pytanie było dość łatwe i to i wypierdoliłeś się na pierwszym pytaniu, to wiesz, dziękujemy. Dobranoc. Ale może, ale będą trzy osoby. No bo kurwa, to było pytanie, którego bym się najmniej spodziewał. Nie mogę. No to dziękujemy za udział. Ja też dziękuję, ja pierdolę. Druga osoba, która się dostała po GBN. Sprawdzamy. Użytkownik Super Idol. Zapraszamy. Gratulujemy. W takim razie, z racji, że gratulujemy w ogóle, że się dostałeś do tej kwalifikacyjnej rundy. Co chcesz zrobić z tymi 30 złotymi po wygranie? Właśnie. Bo jest nagroda 30. Chciałbym je wydać, żeby kupić sobie Devinę do Team Fortressa i resztę przewalić na bilety Manko. No i zajebiście, super, no i super, super, naprawdę fajnie. Dobrze, czy chciałbyś kogoś pozdrowić, coś powiedzieć od siebie jeszcze? Tak, pozdrawiam użytkownika o nazwie Dziki Grzybiarz. Więc dobra, lecimy. Co robi SCP-1123 w SCP Containment Beach? Jest to czaszka. A. Przenosi do obozu koncentracyjnego. B. Przenosi do marketu. C. Przenosi do piwnicy. Czy D. Nic nie robi. Czas start. Przenosi do obozu. Definitywnie? Tak. Jest to poprawna odpowiedź. Więc gratulujemy. Jesteś pierwszą osobą, która przeszła dalej niż pierwsze pytanie. Nie będę się spodziewał, jeśli bym był jedyną. Dobra, a więc pytanie drugie. Czego symbolem jest 12 potraw na stole wigilijnym? A. 12 apostołów. B. 12 miesięcy roku. 3. 12 pokoleń Izraela. Czy D. 12 znaków zodiaku. Czas start. Oh fuck. Ja zresztą może do mnie zadzwonić i ci powiem, nie? Do mnie też, bo ja robię to pytanie. To będziesz mógł napisać, będziesz musiał mógł zadzwonić do kogokolwiek w sumie. Dobra, będę zgadywał. Apostołów? Definitywnie? Tak. Nie, może przewalę, może nie. Jest to przewalona odpowiedź. Jest to nieprawda. Odpowiedź to 12 miesięcy w roku. No, tak bywa. Ja pierdolę. Niestety apostołowie jeszcze nie byli wybrani, kiedy Jezusek się urodził. No, sam się chwaliłeś, że jako jedyny odpowiedziałeś na drugie pytanie, a sam na drugie nie odpowiedział. Nie wiem, co wy macie, kurwa, nie znacie odpowiedzi na pytania, macie trzy koła ratunkowe. Pytanie eliminacyjne numer 2. Uporządkuj klasy podmiotów według stopnia bezpieczeństwa od najbezpieczniejszego do najniebezpieczniejszego. Euclid, Keter, Apollyon, Safe. Mam już pierwsze odpowiedzi. Sprawdzamy pierwszą odpowiedź. Pingu zdobył pierwszy, odpowiedział dobrze. Więc lecimy. Gratulujemy. Oho, lipka! Jak zawsze pytamy każdego użytkownika, co zrobisz z wyznaczonymi, to czy z podarowanymi tobie wygranej, jeśli ją otrzymasz, 30 złotymi w PSC. Jeśli chcesz w ogóle powiedzieć, nie? Nie musisz. Przewalę na głupoty pewnie. No i rikcz. No i rikcz. Są święta, to możesz znajomemu gierkę kupić, you know. No, czy o, chcesz coś powiedzieć o sobie lub kogoś pozdrowić? Pozdrawiam użytkownika o nicku Przeziom i użytkownika o inicjałach AP. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Od czego pochodzi skrót GOC? 1. Globalna Koalicja Okultystyczna. 2. Główne Centrum Ochrony. 3. Globalne Centrum Okultystyczne. 4. Czyli odpowiedź D. Globalna Centrala Okultystyczna. Czas start. Jakie mam te koła jantukowe? Telefon 50-50 i Straupol. Telefon. Dobra, wykorzystujesz? Jasne. Dobra, a do kogo dzwonisz? Do ciebie. Dobra. Koniec. W tym momencie zakończył się telefon do Jakuba Łukę. Dobra. Do organizatora. Tifi. Nie chcę zdradzać kompletnie odpowiedzi. Ale mam jeszcze czas na odpowiedź.
No masz 45 sekund. Co? Nawijaj. No to dwójka definitywnie. Dobra. Jest to zła odpowiedź. Mogę ja podać poprawną? Nie, tak. Nie jest zła. Jest to zła odpowiedź. Mogłeś tego nie wiedzieć, jak? No to jakie prostu... okulistyczna, no? GOC to jest skrót angielskiego. Global Acoustic Coalition, czyli globalna... Acoustic? Koalicja okultystyczna. No bo tam jest okultystyczna, a nie okulistyczna. Aha. Dobra. Co? Dobra, ja wiedziałem, że się ktoś na tym złapie, wiedziałem. Przekazałem naszym użytkownikom już nagrody pocieszenia w postaci mandarynki. Dobra, to teraz dalej. Pointless napisał pytanie kwalifikacyjne jako drugi poprawnie, więc Pointless. Cześć. Tak. Witamy. Co chcesz o sobie, czy chcesz coś o sobie powiedzieć i na co przeznaczysz wygraną? No. Nie przeznaczę, bo nie wygram. No, to jest lepsze ale podejście. Jak wygram, to nie wiem. Gierkę se kupię albo komuś. A więc lecimy. Pierwsze pytanie. Co robi Rebelia Chaosu? 1. Wyzwala SCP. 2. Zabija SCP. 3. Zabija wszystko. 4. Zabezpiecza SCP dla Fundacji. Czas start. To jest ogólne, tak? Znaczy, co robi ogólnie Rebelia Chaosu? Nie o żadną grę, czy tak dalej. Okej. No to ja odpowiadam i myślę, że jest to odpowiedź pierwsza. Wyzwala SCP, jestem pewny. Definitywnie? Tak, definitywnie. Jest to poprawna odpowiedź. No. Dobra. No to mamy... Przeszedłeś pierwsze pytanie, jak się z tym czujesz? Zajebiście. No i koks. Dobra. Lecimy z drugim pytaniem. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Pytanie drugie. To jest już ogólnie też. Mhm. Czym jest SCP-420J? 1. Bongosem. 2. Grubym blantem. 3. Krzakiem konopi. 4. Butelką absyntu. No to to jest blancier. Definitywnie? Definitywnie. Jest to poprawna odpowiedź. Blancier gigancior. Blancier gigancior. No to co? No to mamy... Jesteś pierwszą osobą, która przeszła przez drugie pytanie. Pogchamp. Dalej już nie przejdę. Pytanie świąteczne. Teraz jest, uwaga, pytanie świąteczne. No kurde. Ale to nie jest aż takie trudne, mi się wydaje. Mi się wydaje, zobaczymy, że to wcześniejsze było najtrudniejsze. Też tak myślę. Dobra, więc lecimy. Pytanie świąteczne. Jak nazywa się msza święta w nocy z 24 na 25 grudnia? A. Kolęda. B. Odchodna. 3. Narodzinowa. 4. Pasterka. Dobra, odpowiadam i mówię, że jest to odpowiedź pasterka. Jestem pewien. Dobra, definitywnie, tak? Definitywnie. No i jest to poprawna odpowiedź. Ło, cholera, jasno, mamy. W tym momencie, z tego co mi się wydaje, jesteśmy już na pułapie nagrody. O. Tak, jest to wyróżnione na Discordzie, ale nie jest to jeszcze punkt bezpieczeństwa. Mhm. A więc, odpowiedziałeś na 3 pytania, najwięcej ze wszystkich uczestników. Pogchamp. Pytanie 4. Jaka czcionka ma właściwości memetyczne jako SCP-095J? O oh, jest. Czcionka Times New Roman? Kurwa, podałem poprawną odpowiedź. To Comic Sans. Comic Sans, no. Ale organizator, kurde, z Pekinu. Organizator pijany albo nie spał rozumu, ale to pytanie było tak łatwe, że każdy kurwa zna na to odpowiedź. Tak. No tak czeka Comic Sans i... O. Następne pytanie jest ciekawe. A więc lecimy. Pytanie piąte. Prezydentem jakiego kraju był Jack Bright, czyli Dr. Bright? Rosji, Francja, USA czy RPA? Dobrze, czy mogę 50-50? Tak, koło możesz 50-50. Dobrze. Boom. No to dobrze. Udzielam odpowiedzi USA.
Definitywnie. Jest to poprawna odpowiedź. Tutaj mogę się podzielić z wami ciekawostką na temat tego oto, tej oto informacji, ponieważ był SCP-4444, który chciał przyjąć kontrolę nad światem i chciał jako Al Gore, czyli jedna z osób, która chciała kandydować na prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2000 roku, chciała wygrać te wybory i przyjąć władzę nad całym światem. Na szczęście fundacja o tym wiedziała i wspierała przeciwnego kandydata George'a Busha, który wygrał wybory, a Al Gore został wtedy, z tego co pamiętał, został poddany jakiejś tam terapii, żeby usunąć SCP-4444. I skończyło się na tym, że George Bush został po tych wyborach od razu zamordowany. Oczywiście w tym uniwersum. I musieli go podmienić. I idealnym kandydatem był dr Bright. I to tyle. Po prostu został, był podmieniony. Taka ciekawostka. A więc. Lecimy z szóstym pytaniem. Czy jesteś gotowy? Jestem. Pytanie szóste. Do czego służy czarna ręka w SCP Containment Breach? Jeden. Do otwarcia Gate A. Dwa. Do otwarcia drzwi na skaner DNA. Trzy. Do zdekontaminowania SCP-106. Czy cztery. Do sekretnego zakończenia? No to jest dość prosta odpowiedź. To jest do otwarcia drzwi na skaner DNA. A gdzie są te drzwi? To jest bodajże w 049, w sensie te przejście między dwoma windami. I to jest definitywna odpowiedź, tak? Tak. Jest to poprawna odpowiedź. Wow. Chłopco leci, kurde, z tymi pytaniami jak szalony. Dobra, zostały ci dwa koła ratunkowe, został ci Straupol i został ci telefon. Więc lecimy z pytaniem numer 7. Dobrze. Jaka rzecz jest... w SCP Containment Bridges jest easter eggiem? Gumowe kaczki, plastikowe kraby, figurki SCP-173 czy Hubert Ball? Dobra, odpowiadam i jest to odpowiedź gumowe kaczki. Definitywnie? Definitywnie. Jest to poprawna odpowiedź. Było warto. No to masz już gwarantowaną gierkę za 15 ziko. Jo. Więc lecimy z kolejnym pytaniem. Gotowy? Tak. Więc lecimy. Jak można się pozbyć dupnego ducha, którego można znaleźć również w Containment Breach'u w toalecie w Entrance Zone? Spuszczanie wody, zalać domestosem, odświeżenie powietrza czy podtarcie się? Czas start. Dobra. Dupny duch. Tak. Dobra. Straupol. Chciałbym użyć. Dobra. No to lecimy ze Straupolem. Zaskoczony wynikami? Nie. Znaczy, nie aż tak. Okej. Okay. Chociaż no... widownia lubi trollować. Ale czy strollowała? No... Nie ufam wam. Nie ufam, pójdę... To pójdę na tej widowni są sami gracze SLA, przypomnę. To oni jedyne SCP, co słyszeli, to że SCP-SL działa. Dobra, pójdę na logikę. Jest to dupny duch, więc aby się go pozbyć, trzeba podotrzeć dupsko. I to jest moja ostateczna odpowiedź. Jest to poprawna odpowiedź. Jest! To... Nie jebany, ósme pytanie z rzędu. Dobra. Brawo, brawo, najlepszy. Brakuje ci cztery pytania, żeby wygrać. Też byłem graczem SL-a. Tak się reprezentujecie jako community, jako bałkę, jestem z was dumny. Nie, żeby coś, nie chodzi o to, że nie obrażam SL-a, tylko po prostu się śmieję, że ludzie, którzy grają w SL-a, to po prostu ten, po prostu jeden słyszeli to, o, SCP-SL działa i pode mną jest nawet twórca tego bardzo śmiesznego żartu. Dostaję informację, że na publicy są sami gracze SL-a, więc musiałem opuścić publiczność. Nie, dobrze, dobrze. Ma to sens. Dobra, czy jesteś gotowy na pytanie numer 9? Nie, ale dawaj to pytanie. Dobra. Pytanie numer 9. Gdzie powstał pierwszy artykuł SCP? Było to forum o SCP, 4chan, Reddit czy Facebook?
Na pewno nie Facebook. Na Facebooku sami 40-latkowie siedzą, więc to sobie wykluczę. Nie obrażę mnie, ja tam skroluję memy. Jesteś studentem. Dobra, poproszę o telefon do przyjaciela. Dobra, no to do kogo chcesz zadzwonić? Do ciebie. A czy my się znamy? Nie. No to super. Orzeł. 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 Dobra, to... Mogę strelować? Ale trudno, no to odpowiadam, moją ostateczną odpowiedzią jest 4chan. Jest to poprawna odpowiedź. Powiedział definitywnie, więc no. Zostało ci już... nie masz kół ratunkowych. No, wiem. Więc lecimy. Która grupa stworzyła Smocze Ślimaki, czyli SCP-111? Gamers Against Weed, Rebelia Chaosu, Kościół Zepsutego Boga, czy Dr. Wondertainment? Mogę się wycofać? Możesz. Ale spróbuj, naprawdę. Ale nie, no 20 ziko brzmi przekonująco, ja czuję, że to przejebie, więc... Ale ja wiesz, inflacja... Zaraz dobra, ty w kole będziesz... Dobra, cicho. Wenezuela. Dobra. Zgadasz, czy się wycofujesz? Wycofuję się. Dobra. Więc oficjalnie się wycofujesz. Dotarłeś aż do 10 pytania. Więc jaką odpowiedź, bo i tak już na, nie odpowiesz na to pytanie, jaka jest odpowiedź, którą byś obstawiał? Tak luźno. Dobra, pierwsze słyszę Gamers Against Weed i Dr. Wondertainment, ale... Powiem zauważyć, wszystkie te organizacje są rzeczywiście prawdziwe w fandomie. Nie wiem, Gamers Against Weed, bo brzmi najśmieszniej. Nie, był to Dr. Wondertainment. O, wow, to i dobrze, to jest tak, że się kupowałeś jajka tych ślimaków i musiały się wykluć i dałeś im sałatę. I one, z tego co pamiętam, latały, miały skrzydła i zionęły ogniem. Taka hybryda ślimaka z smokiem, tylko że w wielkości ślimaka. Czyli trochę weedu tam było jednak. No było trochę weedu, ale Gamers Against Weed nie zrobili tego. Zrobił to Dr. Wondertainment. Więc tak, robi małe jesteś celowanie. Zwycięzcą 20 złotych pay safeguard. Dotarłeś do, aż do 10 pytania. Gratuluję. Wow. Następne pytanie, jeżeli byś odpowiedział na to pytanie, to dalej pozostały już tylko dwa. Mogę ci je przeczytać, czy nie chcesz? No, możesz przeczytać. Pytanie 11 jest, jakiego SCP nie ma w containment breachu i masz 895, 205, 005 i 990. I tutaj 895 to jest ten, to jest ta trumna, 205 to jest, kurwa, już nie pamiętam, co to było nawet. Ale jest, wiem, że jest. 005 to jest klucz, który otwiera wszystko, jego nie ma, jest klucz do diamentowego lasu, jak ja to nazywam. A 990, ludzie mówią, że go nie ma, aczkolwiek jest to SCP, to jest jedyny SCP w grze, który pojawia się na loading screenie. I 12 pytanie. Jakie jest imię twórcy rzeźby nazywanej Untitled 2004, która jest znana jako SCP-173? I masz cztery możliwe odpowiedzi. Izumi Kato, Keisuke Yamamoto, Jack Bright czy Yukiko Kobayashi? Obstawiłbym to ostatnie. Nie. Jest to pierwsza odpowiedź, Izumi Kato. Jest tutaj podana na drugiej opcji, czyli Keisuke Yamamoto. Jest to osoba, która sfotografowała tą rzeźbę. A Jack Bright to, no wiadomo, musiał zostać wprowadzony mały trolling. Kobayashi to skoczek narciarski. Nie, to był ten. Kasai to był. Noriaki Kasai, czy Noriaki Kasai jeszcze skacze. Więc tak. Nagroda będzie do odebrania jutro, ja ci prześlę kodzik na privie. Dobrze. I to tyle. Dziękuję również widowni za uczestnictwo. Pik był chyba 30 osób, z tego co widziałem.